A musisz kupować coraz to większe mieszkanie, żeby mieścić garderobę? Ja od prawie 2 lat robię mieszkanie. Kupiłam mieszkanie 120 metrów i ono cały czas się robi i jeden pokój będzie garderobą. Jeszcze nie wiem, ile się tam pomieści. A tylko jeden? Ja, myślałam, że to nie 20 zostanie nie, na toalet. Nie przesadzajmy. A ta garderoba ile metrów ma w tych 120? Nie to, że nie chcę powiedzieć, ale nie pamiętam. Ja też zmierzam do tego, żeby mieć tych rzeczy mniej. Pozbywam się nieustannie ubrań. Teraz niezależnie od tego, czy mieszkam w tym mieszkaniu nowym, czy nie, to ja się pozbywam rzeczy i cyklicznie gdzieś tam je wystawiam, oddaję znajomym do domu samotnej matki. Ale ty siedzisz w second handach, czy tylko w domach mody? Wiesz co, nie chodzę do second handów, bo w Warszawie może są takie bardzo szybko przegrzebane i fajne rzeczy są zabierane. Koleżanki już tam były. Koleżanki już tam były, ale że drogie one są. Mhm. Ceny na przykład się nie różnią od tego, co mamy w sklepach. To prawda. Idzie się tam i znajduje się rzeczy praktycznie z nowych kolekcji, które... Na świecie to jest normalne? Nie wiem, nie chodzę. Nie wiesz co, vintage shopy mi się zdarzają za granicą, jak jestem, to odwiedzam, jak jest czas, faktycznie.